Witajcie, kochane dzieciaki. Cześć. Dzisiaj mamy przepiękny odcinek plastyczny. Zostało nam bardzo niewiele dni do pięknych świąt Bożego Narodzenia. I zobaczcie, tutaj mamy figurki świętej rodziny z plasteliny, które robiliśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli ktoś z Was ich jeszcze nie zrobił, to koniecznie zajrzyjcie do tego odcinka i zróbcie razem z ciocią Malwą. Ale zobaczcie, mamy taką szopkę, tu może wiać, tu może wiać, tu może się wszystko po prostu... Zimno. Po prostu zimno. I ciocia Malwa wymyśliła bardzo ładny, prosty sposób, jak zrobić szopkę, która troszeczkę otuli tą świętą rodzinę. Zobaczcie. Ja tutaj sobie wyjmę taką szopkę. Zobaczcie. I jak się tutaj położy, to już będzie trochę osłonięta ta święta rodzina. Tak. Mi się bardzo podoba. Powiem ci, że te twoje pomysły, takie troszkę drewniane, bardzo mi się podobają. Więc zachęcamy was do tego, żebyście dzisiaj zabrali się z nami za pracę i zrobili do figurek tę piękną szopeczkę. A jeszcze może przypomnimy drewniane... Robiliśmy takie ozdoby na choinkę, pajacyki różne, żołnierzyki. Koniecznie też tam zajrzyjcie, bo to jest też piękna, piękna rzecz, którą możecie powiesić na choince. A dzisiaj zabieramy się za robotę i robimy bardzo prosty, ale piękny domek dla świętej rodziny. Więc idziemy do komnaty plastycznej i kogo my dzisiaj zaprosimy? Kto by ten domek mógł z nami robić? Taką osobą techniczną, która zna się na takich różnych rzeczach, jest Sylwia, więc ja bym ją zaprosiła. O, dobrze, ona się bardzo ucieszy. Idziemy po ciocię Sylwię, przechodzimy do komnaty plastycznej i przede wszystkim zapraszamy was, żeby każdy z was zrobił taki piękny domek dla świętej rodziny. Cześć! Cześć! Witajcie, witajcie. Już widzicie tą szopkę zrobioną z tych patyczków polotów. Ja chyba jakoś bardzo lubię te patyczki. One są takie, ale ty to masz pomysły. Takie naprawdę fajne, można z nich rzeczy robić. Tylko trzeba je jakoś dobrze skleić, bo to jest chyba najtrudniejsze. Więc właśnie tak, tu mam taką, zobaczcie, z takim daszkiem jeszcze większym, żeby bardziej może chronił ten daszek. A tu jest taka zwykła, właśnie taka trochę lżejsza szopka dla naszej świętej rodziny. Ja tutaj przesunę też i tą szopkę i o, i świętą rodzinę. Jedna jest trochę łatwiejsza, druga trochę trudniejsza. Tak, więc tak. Co potrzebujemy? Też potrzebujemy takich patyczków po lodach. Dużo takich tych dużych. Tak, musimy sobie wybrać właśnie tyle, ile właśnie tych patyczków takich długich. Możemy sobie je ułożyć właśnie w taki murek. Równiutki. One są w ogóle takie śmieszne, bo one są krzywe. Różne takie. Jak w deski. W kształtach, jak takie deski. Czasem też wychodzi na to, że są krzywe deski. Trzeba je tam wyszlifować, wygładzić. Ja sobie robię tyle, żeby móc później przykleić taką deskę właśnie wzdłuż. Tak. Czyli ty masz dużo tych patyczków. Tak. Ile? 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 12 mi tutaj wychodzi, bo mam takie długie i to tak, o. Czyli ja tyle. Tu jeden. I tu jeden. I tak i chyba będę będzie... sobie chciała tak skleić. No i teraz tak, teraz możemy albo to skleić takim zwykłym klejem, albo jakimś wikolem, albo jakimś takim do drewna, albo klejem na gorąco. Tylko klejem na gorąco, no to też, żeby ktoś pomagał nam przy tym, Malinko, bo on szybko schnie. Mamy chwilowo takie Lego. Lego z tych. Patyczków. Z patyczków. Ja tutaj pokażę, jak też można zrobić właśnie z tego kleju na gorąco, tylko to też trzeba mieć tak, ułożone równo te patyczki, żeby nam się nie ruszały. One wcale nie jest to takie proste. A ja rozumiem, że mam, jak smaruję tym, to smaruję ten pojedynczy patyczek i przykładam. Smarujesz i przykładasz. Ja tutaj, zobaczcie, daję tego kleju. On się bardzo szybko mi tutaj zaraz... O! Dobrze, położę też. I postaram się przykleić tak równiutko, żeby mi wszystko chwyciło. Wiesz, jeszcze jest plus jest taki, że jak na szopkę, to może być też troszkę nierówno. Może być nierówno, bo ta szopka no, jest taka po prostu... O, wezmę sobie tutaj, żeby mogło odkładać ten dobrze, klej. Tylko... I tak samo... O właśnie, możemy ten kabel możemy dać z tej strony. To tak nie będzie będę przeszkadzać. Więc tak, ja tutaj wyklejam tym klejem. O. I zobaczcie, muszę równo przykleić. Mi tutaj już dużo się... Powiem, że
przesunę jak tego. Używamy zwykłego kleju, to trzeba go trochę więcej dać. Więcej, tak, tam dużo daj kleju, on musi też tam wysunąć. Zobaczcie, już tutaj mi się trochę trzyma, ale jeszcze dam przez środek trzecią belkę, taką poprzeczną, żeby ta szopka jednak była trochę w miarę stabilna. Trzeba mocno przyciskać. A ty tam widzę, że takim zwykłym klejem też sobie dajesz radę. Świetnie. Staram się jak mogę. No, słuchaj. Chociaż jest. Ja mam trochę inną taktykę, bo ja idę od góry do dołu, a ty widzę, że tak miałaś górę i dół i potem a później środek. Środek. Jest płotek? Jest. No tylko on tak sam nie stoi. No. Więc muszą być boki. Jak ja robię boki? Boki to biorę trzy patyczki z jednej strony, trzy patyczki z drugiej i taki jeden biorę na ukos. Tak, taki jeden na ukos i wtedy to się może tak jakoś trzymać. Więc właśnie tak, tu mam przygotowane ja trzy patyczki. Sobie odłożę, to się może tak, tam ci niech złapie. Ten klej właśnie, a zobaczcie, jakie to dziurki są. Więc tak, trzy i teraz posmaruję ten jeden. Oj, już posmaruję ten jeden klejem. O, ten klej jest o tyle fajny, że on nie jest taki bardzo, bardzo gorący, więc jest też taki w miarę. Jest trochę fajniejszy niż ten mój, bo ten mój to już mam całe palce. Ty już masz całe palce. I tak przyklejam, żeby właśnie można było taką boczną ściankę zrobić. A jest różnica w którą stronę? Jest różnica. Ale czy nie ma? Nie ma. Jak chcesz też właśnie. No. Więc tutaj już mi się tak skleiło. I ten, teraz drugą ściankę. Oczywiście, jeżeli ktoś jest takim kreatywnym budowniczym albo lubi takie rzeczy, to może w ogóle obudować i stworzyć taką szopkę ogromną z tych patyczków i z kleju na gorąco, bo tu można naprawdę różne te kreatywne rzeczy zrobić. Taką, że całą rodziną można. Tak. Każdy ma swoją ścianę taką dużą i później razem i sklejają. Okej, więc tak. Zabiorę ci jeden patyczek. Weź, dobrze. Zobaczcie, czyli tutaj mamy. Teraz będzie chyba najtrudniejsza rzecz, bo trzeba będzie to przykleić do siebie. I to jest już właśnie z tym klejem, który ty masz, to jest bardzo trudno zrobić, bo on jest właśnie taki. Czyli ja dzisiaj mam trudniejszą wersję? Ty masz wersję trudniejszą. No. Tam ci się już da w ogóle, murek ci się już skleił? Nie wiem. Jeszcze tak. Najlepiej to też jest, można na przykład wziąć jakieś takie haczyki, jak macie i i na przykład złapać. Też złapać, żeby one trzymały na przykład. O, ten klej, wtedy będzie już tak lepiej może. O, patrz, ten jeden ostatni właśnie się najbardziej nie chce trzymać zawsze. Bo on ma najmniej. No może ma być krótszy. Klej. I później musimy boczną ścianę, więc trzeba tu jeszcze dołożyć, słuchaj. Dużo, dużo kleju, dużo, dużo kleju. Ale taki jest też klej specjalny do drewna właśnie Wicol. I on szybciej łapie. On takie drewniane patyczki na pewno super złapie. O, to ja tutaj dołożę to i mamy gdzieś tutaj te jeszcze spinacze. Jeden jest. Czy jeszcze gdzieś? O, jest jeszcze jeden. O, to czym mogą nam pomóc spinacze od prania? Ta-dam. Jest, to tutaj twój murek się już tam właśnie szykuje. Moje boki też już tutaj schną trochę, ja je tutaj. To ja teraz tak, można sobie właśnie ustawić jakoś, jak to będziemy teraz robić, z której strony będzie, ja sobie tak przyłożę. To ja ci może podtrzymam, bo ja muszę poczekać, aż mi się tak, tutaj trochę. Musisz chwilę poczekać. Złapię. O, to zobaczmy, taki będzie ten tutaj boczny, więc ja, można teraz tak, posmarować, o tutaj z boku, tą brzeg, ja tutaj tak, zobaczcie, daję tego kleju. Dużo, dużo, dużo. O. No i teraz staram się, żeby tak ustawić to, żeby właśnie stworzył się taki, się to przykleiło. O, trzyma się ten jeden bok. No i to jest o tyle właśnie ten plus, że ten klej, widzisz, szybko mi już zasechł, prawda? No, ja spróbuję sprawdzić, co się zobacz, u mnie dzieje. Zobacz, co tam u ciebie. Jak nie, to ja ci pomogę z tym klejem. O. O. Mhm. O. No, zobacz. Ja tu będę robiła zaraz drugą ścianę. Ściana nam się tutaj trzyma. Trzyma ci się ściana. Tak. Mhm. I to tak pod kątem przyklejamy, tak? Tak, wiesz co, pod kątem. U ciebie to chyba musi być prosto, bo ty masz jakby tak, że właśnie pod kątem to mi tutaj łatwiej było, a u ciebie
musi się brzegami. Albo możesz też tak odwrócić. Ale mogę też tak ładnie na leżąco i wtedy tu posmarować i przykleić. Tak. No. Wszystkie pomysły konstrukcyjne są dobre. Tak, a ty chyba lubisz takie konstrukcyjne rzeczy, prawda? Ja właśnie lubię dużo takich rzeczy trochę konstrukcyjnych, technicznych. No właśnie, wiedziałam, że ty sobie poradzisz taką szopką. Zobacz, ja tutaj znowu daję na brzeg tego kleju i staram się przykleić, tak jak o teraz z tej strony wam pokażę, tą szopkę. Powiem wam, że nawet jak nam coś tutaj powiem wyjdzie ci, tak że trochę... Powiem ci, że u mnie będzie trudno to przykleić tak na prosto. No, jak nawet trochę nierówno nam wyjdzie, to nie musimy się martwić, bo ta szopka, ona chyba była taka licha, jak się śpiewa nawet w tej kolędzie, prawda? Stajenka licha. No właśnie, a pokaż co tam u ciebie. No u mnie się próbuje złapać, ale no właśnie, bo chwilowo jest... mam całe ręce. W kleju. No tak. Ale coś to tutaj słuchaj, się... to ja tutaj jednak pojadę może takim klejem. Pojedź. I czekaj, odniósł rączkę. Przykleimy tak, żeby się to chociaż trochę trzymało. Jest, chyba już się trzyma. Z tyłu tutaj jeszcze przykleimy. No powiem, że tym klejem zwykłym to trudno tak przykleić. No właśnie, tutaj tak pomarzę tyłu na gorąco. I dobra, niech na razie wyschnie i zaraz zrobimy ci jeszcze tak. O, a też można właśnie, na przykład jak macie jakieś inne kolorowe patyczki, to może na przykład ja zrobię może żółty daszek. A ja sobie wezmę chyba na fioletowo. No, że taki może być też, albo zwykły, można też w ogóle pomalować czy coś. Tu musisz jeszcze jedną ścianę, tak? Muszę jeszcze jedną ścianę, ale musi mi się tutaj trochę skleić. To daj, to ja ci pomogę właśnie skleić. Tak może właśnie, wiesz co, wezmę ci już tutaj, bo tak to tym klejem będzie ciężko. O, i spróbuj teraz. Chociaż tym drugim klejem to trochę tak cierpliwości uczy. No tak. I trzeba poczekać, aż to wyschnie. O, no faktycznie, u ciebie to się wszystko klei. Tutaj jeszcze, o właśnie, tutaj przykleję. O, bo tutaj coś odpadało. No tak, no jak, to jest taka konstrukcja. Jak to wstajęcie. No właśnie. Wszystko o, się użyję sobie tutaj, o. Wytrzeć z kleju, nie? Wytrę sobie ręce, to wtedy się nie będzie ale się jestem kleiło. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że ci się tak udało. No to teraz to zostaje nam tak, możemy właśnie skleić tak, żeby... ten daszek nasz. Ja zrobię tak jakieś takie dwie tutaj, żebym wiedziała. Chyba najpierw sobie skleję. Ja sobie skleję tak. Najpierw u góry. Tak, u góry. Zrobię. Tak. Tak chyba będzie dobrze rozstaw. Może być. Dobrze. I teraz te brzegi tutaj posmaruję tutaj gdzieś właśnie tym klejem. Tu. I tu, jak coś, to ci też zaraz tam pomogę. I to kleimy tutaj z przodu, tak? Tak. I teraz dobra. Tu. I chyba tak będzie dobrze. To czekaj, ja dam do ciebie, tak? No, czy tam ci pomóc też z tym klejem, czy jak tak, wiesz co, chyba tutaj trzeba też przyjść na a gorąco. A zobacz, czy ci się zmieści rozstaw, czy musisz rozłożyć trochę? O, chyba tak, no. Trzymam. Dobra, chyba, że na leżąco będzie lepiej, wiesz, bo wtedy będzie łatwiej. Weź teraz podnieś, ja tutaj ci przykleję. Jedno i tu drugie. I przyklejaj teraz. Powiem, że ta moja szopka to taka trochę tutaj wieje, tutaj trochę się zagina. Okej, okay, ale tu jeszcze się trzyma? To czy ci dać tam kleju? Powinno się trzymać, ale... Czekaj, może właśnie. Włożę tam kleju. Jak dwa kleje, co dwa kleje, to nie jeden. To już tak, będzie się trzymać. Jak skleimy na dwa, to będzie. Trzyma się, a moja? Zobaczcie, tylko musi być taka stabilna. Jest, mamy już taką szopkę. No to jeszcze musimy zrobić, zobaczcie, gwiazdę betlejemską. Ja tutaj wycięłam sobie z papieru, ale można też, zobaczam taką piankę fajną i można też z takiej pianki, ona super. Jest trochę grubsza. No to po prostu trzeba, wiesz co, narysować taką gwiazdę i ją wyciąć. Czyli co? Mogę mieć dzisiaj prośbę, że wytniesz dwie na raz? Dobrze, ja sobie tutaj, zobaczcie, narysuję taką gwiazdę. O, czekaj, jeszcze tutaj mi się poruszyło, tak. Czyli zwykła taka gwiazdka. O, i tu ma taki swój właśnie ogon. O, i postaram się, słuchaj, wyciąć dwie, żeby tak tutaj... O, ona jest właśnie z takiego fajnego, taka grubszego. Mięciutka. Taka jest mięciutka i jest trochę milutka. Grubsza. Można też wyciąć z papieru, z czegoś jeszcze tam. Może macie jakieś takie same gwiazdki już,
naklejki. No to na święta to jest dużo też takich. Można zawsze spróbować znaleźć. Można z papieru kolorowego. Mhm. No właśnie, nie no, fajnie. Ja kiedyś robiłam, wiesz co, też taką szopkę w dzieciństwie. Tyle się pamiętam, namęczyłam, bo ja robiłam chyba jakieś tektury i oklejałam zapałkami. Ło! To było dużo dopiero, pracy było. Bardzo dużo pracy, ale też miałam ludziki plastelinkowe, pamiętam, ale właśnie bardzo było dużo tej pracy z tym oklejaniem, pamiętam, z tymi zapałkami i w ogóle. A ja najbardziej właśnie lubię możesz takie, sobie tam takie to już żywe wziąć, szopki, ja... jak są w kościołach na święta. A, no właśnie. I u mnie na przykład, jak byłam mała, no to była zawsze taka żywa szopka przed kościołem duża. Mhm. I były zwierzaki. Były zwierzaczki? Tak. O, fajnie. O właśnie, no tutaj u nas w tej naszej szopce, którą tutaj zrobiłam, no na razie przecież mamy jeszcze dużo zwierzątek, które już robiliśmy mamy. Z plasteliny. W tej playliście właśnie z filmikami plastycznymi jest tak, jest na pewno osiołek, to pamiętam. Jest. Tak, można jeszcze tam jakieś zwierzątko, co tam jeszcze było, już nie pamiętam. Żółwik był, ale to nie żółwik. Żółwik był, bo ja nawet chyba sama z tą tak, robiłam żółwika. Właśnie, były różne. Trzeba popatrzeć, co tam mamy za zwierzątka i które z nich się nadają do szopki. Może tam coś jeszcze jest. Jakiś baranek, ja już nie ale pamiętam. Możemy ty mieć już taką, przykleiłaś, tak? Super, ale możemy mieć też taką oryginalną ze wszystkimi naszymi zwierzątkami. Tak, właśnie, różne zwierzątka mogą być. Oj, słuchajcie, czyli tutaj mam taką gwiazdę. I jeszcze teraz, jak zrobić takie proste sianko? Ja tu przyniosłam bibułę. Mm-hmm. Można ją po prostu zwinąć, wziąć nożyczki i uciąć na takie cieniutkie paseczki. O, różnych kolorów też może być, na przykład tutaj może być taki. I słuchajcie, ja tak sobie tutaj nawet owinęłam, o tu, że tak jest to, tu sianko, tutaj. Jeszcze z kolejny i na przykład mogę wziąć jeszcze taki jasny, ten żółty, taki, żeby było trochę tej jego sianka tutaj właśnie. O, te chyba nożyczki są lepsze na takie cieniutkie, więc mogą być, chyba że macie właśnie taką już prawdziwe sianko, bo też się kupuje przecież takie sianko, to też może być, ale jak nie macie, to z bibuły czy z serwetki, z chusteczek można zrobić. U mnie zawsze takie... babcia gdzieś skądś brała taki trochę świeżego sianka i tak ładnie tak pachniało. Tak lubię właśnie, wiesz co, zobacz, jak tak możesz zaplątać wokół tej, o, tak właśnie, to też jest takie fajne, zobacz, jak tak gdzieś zwisa tutaj, takie fajne. No. Ja to się trochę boję, bo ten mój klej jeszcze nie wysuch. A, no widzisz. Więc muszę tak delikatnie. O, no i słuchajcie, no ale... i tutaj już ta nasza szopka już jest prawie gotowa. O. No, ja jeszcze sobie dokleję tutaj, jeszcze tu mam jedno sianko. Twoje też już sianko. Mhm. No i pamiętajmy, żeby tutaj właśnie wziąć te nasze postacie. Tak, jest Jezusek, o. Maleńki, o, tutaj jego włosek, tak, jest. Nareszcie nie będzie wiało. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, kiedy jest maleńki Pan Jezus. Jest Maryja. O, i ale jeszcze świętego piękne. Józefa. Kochane dzieciaki, popatrzcie sobie z bliska teraz na naszą szopeczkę z figurkami i zobaczcie, jak to pięknie wygląda i jakby było cudownie, gdyby każdy z Was miał u siebie w pokoju taką właśnie piękną, świętą rodzinę i szopkę. I wtedy, jak pójdziecie na pasterkę, a przypominam, że u nas w Łodzi, w sanktuarium, o 21:00 jest pasterka dla dzieci i rodzin. Jeśli ktoś mieszka daleko i nie ma gdzie pójść, też będzie możliwość modlić się online. Więc jeśli wrócicie z tej pasterki i będzie czekała na Was w domu taka piękna Wasza święta rodzina i szopka, to możecie jeszcze w domu chwileczkę adorować Pana Jezusa w swoim sercu, patrząc na te piękne figurki. Mm-hmm. Bardzo ładne. Ja jeszcze powiem, że też można zrobić taki daszek. Tutaj właśnie zobaczyłam, że układając właśnie kolejne patyczki też, jeżeli ktoś chce mieć taki bardziej zaawansowany, ale w ogóle jestem ciekawa, bo można naprawdę robić wielkie te szopki i takie jeszcze dokładać piętra i w ogóle wszystko. To jest więc wspaniałe. Jeżeli ktoś jest super konstruktorem, to jest wyzwanie. Ale wspaniałe wyzwanie. Mhm. Słuchajcie, to pomodlimy się o piękne święta dla nas wszystkich i oczywiście czekamy na Wasze zdjęcia pięknych szopek. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
Mocno Was ściskamy i pięknych dni, tych ostatnich dni przed świętami. Do zobaczenia. O, właśnie, serduszko Wam nasyłamy. Pa, pa.